takie projekty są nam bardzo potrzebne. Chcemy opowiadać historię Tasty Stories, czyli historie opowiedziane smakiem. Chcemy przedstawiać magię tego regionu, smaki tego miejsca Warmii i Mazur. Chcemy przybliżać naszym gościom lokalnych producentów, pokazać skąd nasza kuchnia się wywodzi. Więc dla nas, dla naszych gości, dla naszych pracowników takie projekty są bardzo potrzebne. To jest propagowanie odpowiedniej jakości jedzenia, lokalnego jedzenia, co jest dla nas bardzo ważne. Dlatego, że ludzie już skończyli się interesować ilością, ale teraz coraz większą uwagę zwracają na jakość i często nawet nie wiedzą, że w okolicach mamy tak wspaniałych producentów różnych i ryb, i mięsa, i nalewek. Są to przeważnie malutkie manufaktury, często filmy rodzinne, które właśnie tak wspaniałe rzeczy robią. Dzisiejszy wieczór to kolacja przygotowana przez szefów kuchni. Trzech szefów kuchni, którzy przez cały weekend będą Państwa gościć i rozsmakowywać w swoich specjałach. Takie projekty jak Tasty Stories pozwalają nam dotrzeć do osób, które potrafią docenić różnice w tych naszych produktach. A niecodzienna możliwość, tak jak dzisiaj podczas śniadania, że spotykamy się wszyscy. Możemy my opowiedzieć o swojej pracy, ludzie mogą powiedzieć, co z tego stworzyli, tak jak szefowie, a ludzie mogą powiedzieć, czy to smakuje, czy nie. Dobre jedzenie ma tylko jedną cechę, powinno być naturalne. Jakość przychodzi sama. Odrobina czasu, odrobina cierpliwości, trochę pasji do tego wszystkiego i wtedy smak jest idealny. Jak człowiek się zdrowo odżywia, to jest i duchem zdrowy, także my chyba to mamy. Dopóki nam sił będzie starczało, będziemy pracowały tak i społecznie i nam to sprawia przyjemność autentyczną. Dzisiaj rano mieliśmy okazję spotkać się wszyscy przy jesiennym stole. Potrawy, produkty regionalne, dużo więcej dostawców biorących udział jeszcze w tym jesiennym śniadaniu. Spotkania, rozmowy, historie przeplatane smakiem tych wspaniałych potraw. Z niecierpliwością czekam na to, co się wydarzy dziś wieczorem. Nastawienie? Jesteśmy wszyscy się podekscytowani, bo tak naprawdę już jesteśmy prawie gotowi, jeszcze mamy trochę czasu. Będzie czas na to, żeby przemyśleć te ostatnie kroki. Jestem pewny, że wyjdzie fantastycznie. Fajnie się bawimy potrawami. Tam każdy przygotowuje swoje danie, można powiedzieć, ale jedno danie jest, mamy taki trio skaczki i każdy przygotuje wspólnie jedną część i finalnym będzie jedno danie przygotowane przez wszystkich trzech szefów. Pełna mobilizacja, uśmiechy na twarzy, energia i pełne zaangażowanie. Najwięcej się dzieje w kuchni oczywiście, cała ekipa z trzech hoteli działa wspólnie. Również serwis bardzo mocno się przygotowuje do tego, aby te wspaniałe dania w jak najbardziej profesjonalny sposób wyserwować. Pozytywnie jesteśmy nastawieni do tego, co się będzie działo dzisiaj wieczorem i sami nie możemy się już doczekać finału tego wspaniałego wydarzenia. Za chwilę rozpoczniemy ostatnią część naszego Tasty Story, kolację w gospodzie Sielanka. Te wszystkie piękne aranżacje przygotowała dla nas Weranda. Wszyscy jesteśmy bardzo mocno podekscytowani i mamy nadzieję, że to będzie wspaniały finał naszej przygody na Wzgórzach Dylewskich. To, że udają nam się takie imprezy i że je powtarzamy, to wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia otwartości na ludzi. Tutaj ta inicjatywa się rozwija, dlatego że po prostu zostaliśmy wsparci przez władze lokalne i to jest wspaniałe. I myślę, że no, będzie wielu naśladowców i niech będzie jak najwięcej.
winem możemy opowiedzieć tysiące historii. Wino to życie, wino to świat, wino to historia, wino to ludzie. Wina są dobrane tak, żeby podkreślać to, co będzie na talerzu, ale oczywiście odpowiedni dobór wina do jedzenia polega również na tym, żeby to wino nie zginęło. Ale jeszcze raz powtarzam, uważam, że dzisiaj najważniejsi są producenci jedzenia, ich fantastyczne produkty oraz to, co nasi kucharze z nich zrobili oczywiście. Wyszło jeszcze lepiej niż chcieliśmy tak naprawdę. Jestem mega zadowolony. To tak naprawdę jest wielka praca całej załogi. Janusza, Przemka, Konrada, Grześka, Bartka, Marcina i Mariusza. Dziękuję wszystkim za udział, naszym gościom, naszym producentom, którzy super się zaangażowali w to wszystko. Wszystkim włodarzom, którzy się przyczynili do tego, że to wszystko wyszło. Zaczynaliśmy pracę jak było ciemno i kończyliśmy jak było ciemno.